24 pytania. Rozmowa poranka. Nie tylko, że czeka, ale przysłuchiwał się też tym naszym wywodom. Były marszałek Sejmu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński. Dzień dobry panie marszałku, dzień dobry panie ministrze, dzień dobry raz jeszcze państwu. Dzień dobry. To tak sentymentalnie. Zna pan ten obrazek, prawda? Bez okularów ciężko, ja wiem no, Dlatego ja już w okularach pomykam od samego rana To jest widok jakiegoś stoku narciarskiego Nie, to nie jest widok stoku narciarskiego To jest przemyski rynek, który jeszcze jest w A. śniegu O, częściowo Częściowo ale jest, proszę Państwa, śnieg w przemyślu jeszcze leży. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to do Przemyśla zapraszamy. Powiem Państwu także, po inne święta też gdzieś tam sporadycznie, bo sporadycznie trochę śniegu można było taką namiastkę tych świąt Bożego Narodzenia, właśnie w tym miejscu dotknąć, czy i zakosztować. Mówię okay. o przemyślu dlatego, że po pierwsze to są nasze strony i nie ma co ukrywać. Tak. Do tego wszystkiego niedaleko Przemyśla leży taki port lotniczy Jasionka, to jest pod Rzeszowem. Pamiętam, jak ten port. Był, że tak powiem, w fazie koncepcyjnej i były plany utworzenia tej jasionki. No to każdy stukał się w głowę i mówił po co, na co, bez sensu. A dziś? Jest jednym z najlepszych w Polsce, jeżeli nie jednym z lepszych w Europie całej. Jest chyba kluczowym miejscem, jeśli chodzi o um, pomoc humanitarną, szeroko rozumianą. No, tak, szeroko rozumianą. Oczywiście można powiedzieć, że w gruncie rzeczy wszelką pomoc jak chodzi o wojnę na Ukrainie, czyli dla broniących się Ukraińców przez Polskę, a te ważne lotnicze transporty idą przez Przemyśl. Wszyscy święci politycy w cudzysłowie rzecz jasna święci, którzy byli na granicy polsko-ukraińskiej, no to właśnie też przez Jasionkę przechodzili albo przez Przemyśl. Tak i ostatnio prezydent Ukrainy również tam stamtąd startował i tam lądował. I dwugodzinne spotkanie z prezydentem Dudą. Tak, tak. Myślę, że to jest standard. Oni mają już tak dobre kontakty, że, że przy tak ważnych wyjazdach, pierwszy wyjazd od tej wielkiej inwazji rosyjskiej prezydenta Żeleńskiego to jest standardowa moim zdaniem działalność, czy bardzo dobra. Mm -hmm. A są jakieś przesłuchy inaczej, jest jakaś interakcja na linii prezydent Premier w tej chwili? Na przykład w kontekście, w kontekście tego spotkania z prezydentem Zołońskim? Tego nie wiem, ale prezydent i premier w tych sprawach są bardzo często, mają bardzo często kontakt, ich współpracownicy, również to wymaga współpracy ze strony władz państwa polskiego. Bo na nas spoczywa ciężar, na Polsce spoczywa ciężar organizowania y, transportu, nie tylko y, y, ludzi, ale przede wszystkim pomocy tej militarnej, humanitarnej i innej na Ukrainie. To tak, żeby naszą wyobraźnię uruchomić o tak wczesnej porze. Gdyby Polska się tak nie zaangażowała, to ta wojna jeszcze by trwała, czy już byłoby dawno po niej? O, to, przy to spekulujemy oczywiście. Trudno powiedzieć, na pewno byłoby bardzo trudno Ukrainie, bo heh, pytanie, które by pomoc szła, tutaj zasadnicze pytanie bym postawił takie, gdyby nie było pomocy państw wolnego świata, Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii i innych, to na pewno samo bohaterstwo Ukraińców by nie wystarczyło. A to, że głównym. Takim hubem, jak to mówi się popularnie dzisiaj, przeładunkowym czy organizacyjnym dla przekazywania pomocy, jest terytorium Polski, przejścia graniczne i tak dalej, no to to tylko wzmacnia naszą pozycję także w świecie międzynarodowym. No jak to jest, że generalnie w pomoc dla Ukrainy najbardziej zaangażowały się państwa A dawnego bloku wschodniego, tak zwane demoludy. Nie mówię tutaj o Niemczech Wschodnich, żeby była sprawa jasna, ale mówię o Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce. I do tego wszystkiego Australia, Ameryka, Kanada, a inne państwa jakoś dziwnie, tak troszeczkę z dystansem do tego podchodzą, albo dość tak wstrzemięźliwie. To jest na pewno wiele przyczyn za tym stoi, ale wskażę ja na dwie takie, powiedzmy, najważniejsze moim zdaniem. Z jednej strony. Państwa sąsiadujące z Ukrainą i państwa tak zwanego no, wschodniej flanki NATO. <noise> Dzisiaj tak, no tak. <noise> tak powiedzmy, mają świadomy, że 30 lat temu, ponad 30 lat temu byliśmy w układzie Sowieckim. Putin nami wszystkimi tutaj rządził. Jakie konsekwencje, jakie skutki komunizmu w naszych państwach, no to do dzisiaj odczuwamy. I dlatego też, a ponadto, zagrożenie, jakie Putin sformułował w dzień przed inwazją, że jego celem jest odbudowanie imperium, wymienił zdaje się chyba i Albanię, pominął Szczecin, co ciekawe. To jest rzeczywiście sprawa ważna. Lech Kaczyński o tym w 2008 roku mówił, i niektórzy politycy niemieccy dzisiaj przyznają, że są źli na siebie, że nie słuchali poważnie wówczas jego głosu. Ten głos wybrzmiał w Tbilisi, w Gruzji. Tak. W 2008 roku. Natomiast druga przyczyna to jest taka, że widać wyraźnie, które państwa wolnego świata, że tak powiem, są związane gospodarczo tak mocno z Rosją, czy nawet wspierały Rosję gospodarczo, choćby w, jak chodzi o energię, surowce energetyczne, że dzisiaj bardzo ciężko im jest wycofać się z tego, czyli włączyć się w 100% w sankcje. To są państwa zachodniej Europy, Niemcy i inni. Nord Stream 1, 2 i tak dalej są tego przykładami. I dlatego też myślę, że ciężko tym rządom tych państw tutaj, tutaj doszlusować. Chociaż również zaczynają poważnie traktować potrzebę osłabienia Rosji i niefinansowania wojny wojsk Putina, które atakują Ukrainę. No, bo to w rzeczy tak jest. Niemcy, Francja i... A no to właśnie, Niemcy, Francja. Weźmy na przykład Niemcy. Podczas pre wizyty prezydenckiej Wołodymyra Załońskiego w Waszyngtonie m, korespondentka niemieckiego nadawcy publicznego telewizji ARD mówiła o tym, że ta wizyta Załońskiego w Waszyngtonie to jest akt desperacji. Nie, nie zgadzam się. Myślę, że to był żart albo takie... Nie, powiedzmy... no to, przepraszam, to nawet <laughs> ja tak nie żartuję. Panie Marszałku, no poważnie. No, w przeddzień Wigilii powiedzmy dowcipne zaczepki, ale mówiąc całkiem poważnie, to jest, to jest, to świadczy o, może świadczyć o tym, że ta rozgłośnia kibicuje Putinowi w wojnie na Ukrainie. Niemiecki nadawca publiczny. Tak. Jak kwestia patriotów jest w tej chwili odbierana na Zachodzie? Różnie. Ja myślę, że powszechnie dobrze, bo jednak większość społeczeństwa czy opinii publicznej zachodzi również ma świadomość, że jak Ukraina polegnie, to wojna będzie rozwijać się i zagrożenie w Europie będzie jeszcze większe niż i teraz. Ale ja bym tutaj powiedział tak, że generalnie rzecz biorąc, Decyzja o przekazaniu patriotów, co nastąpi za jakiś czas dopiero, na Ukrainę, tej baterii patriotów, to jest decyzja jak gdyby taką takim wisienką na torcie, bo całe wsparcie, jakie zostało ogłoszone, czy o jakie zabiegał prezydent Drzewański, to ma znaczenie 47 miliardów na przyszłość, czyli prawie tyle samo, co do tej pory niewiele mniej. Jakie, jakie wsparcie, jakie Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie, to znaczy, że Ukraina w trudnych warunkach, w jakich wojsko ukraińskie, naród ukraiński w tej chwili, jakie przeżywają, to jednak ma szansę obronić się. No, I ale to nie, dzisiaj nie kontestuje wrażenie. tego, że Ameryka da swoje patrioty, czy, czy, symbolicznie, ale przekaże je Ukrainie. Natomiast kiedy pojawił się pomysł, żeby przekazać te niemieckie, no notabene też stary Putin się nawet śmieje. Wczoraj zdaje się miał jakąś wypowiedź dla jednej z agencji prasowych i powiedział, że ta, ta bateria patriotów to stara, która trafi na Ukrainę. To się za bardzo nie ma czym przejmować. No stara jak stara, ale potrafił... <grym> Bronić nieba wszędzie, gdzie są. Także Rosjanie tutaj nie próbują tej celności i skuteczności, nie próbują sprawdzić skuteczności Z patriotry. wiceministrem Skurkiewiczem, wczoraj rozmawiałem, wiceministrem obrony narodowej i pan minister mówi, że te niemieckie patrioty, które trafią do Polski, to tam trafią gdzieś dopiero w przyszłym roku. Bo to jednak trzeba przygotować. To musi być paruset chyba osobowa, nawet załoga każdej baterii. Obsługa cała, przeszkolenie, a myśmy postawili warunek słuszny, że dowództwo ma być polskie i obsługa polska, więc uważam, że to jest dobra sprawa. I nie ma w tej chwili tak śpieszyć się bardzo nie ma co. Musi być prawda, dobrze to wszystko przygotowane. Ale wszystkie te kroki zapewniają, wzmacniają nasze bezpieczeństwo, które to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, nie jest tak, że my żyjemy w świecie błogim, prawda? Choć za granicą jest wojna, prawda? I nas, na, nam nic nie grozi. Jednak te wszystkie działania, jakie rząd polski podejmuje, one wzmacniają naprawdę bardzo poważnie nasze bezpieczeństwo. Mhm. Panie ministrze, kwestię bezpieczeństwa mamy już omówioną, przynajmniej na, na tę chwilę, i wiemy, że jesteśmy bezpieczni, bo to jest mniej więcej tak jak z e, aktami terroryzmu. Jesteśmy bezpieczni do momentu, dopóki do takiego ataku terroryzmu nie dochodzi. Ale żyjmy tą świadomością, że jest dobrze i jest bezpiecznie. Dziś spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobro. Ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i liderem partii Solidarna Polska, która dziś trzęsie pisem. O, nie przesadzajmy. No, nie przesadziłem. No ja mam trochę inne zdanie. W każdej koalicji, jak przypomnimy sobie wszystkie, od 1989 roku rządzące w Polsce były różne zakręty, zgrzyty, prawda, nieporozumienia, czasami przyspieszone wybory. Ale w tym przypadku mamy do, do czynienia z rzeczywiście, wydaje się że może i słusznie prezydent Andrzej Duda nakłonił obóz rządowy, żeby, żeby jeszcze pochylić się bardziej nad tym projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, po to, żeby mieć no powiedzmy stuprocentową pewność, czy całkowitą pewność do tego, że ten projekt ustawy nie będzie naruszał, czy nie będzie stawiał wątpliwość na przykład przepisów jego, jego wprowadzenie wątpliwość przepisów Konstytucji. W związku z tym myślę, że to jest czas na poważne pochylenie się. Solidarna Polska od początku miała inne zdanie na ten temat, to znaczy oni chcieli bardzo radykalnie i bardzo mocno iść. I nie chcieli KPO. I, w, i w, w konsekwencji to prawdopodobnie tak by na tym tak by się skończyło, ale to mówimy prawdopodobnie, bo w gruncie rzeczy to cały czas jest polityka. Polityka się w tym, w tym przypadku w tym kontekście charakteryzuje, że to jest taka sztuka różnych wykorzystywania możliwości, a, je, a poza tym jest fascynująca, dlatego, że prawda, daje wiele możliwości działania. Prawda? I to, no tak, pan w polityce jest od lat? To wyobraża pan sobie taką sytuację, że taka mała partia, ona właściwie decyduje teraz o wszystkim? No, pan mówi, że takie koalicje były. Owszem, były. I o ile były na przykład ta koalicja rozwalona, pamiętam, między SLD i PSL-em, o tyle na przykład nie przypominam sobie, żeby PSL przez 8 lat koalicji z Platformą Obywatelską kiedykolwiek próbowało tak zatrząść platformą, żeby platforma na przykład traciła w sondażach, tudzież żeby zmieniała zdanie pod wpływem mniejszego koalicjanta. Tam Natomiast odium dość... działań Platformy niejednokrotnie spadało właśnie na PSL. Wówczas Bogu ducha winna. Jeżeli mówimy o, ty, o, o, tych, o tej kadencji po czasach AWS i Unii Wolności, to była trochę inna sytuacja. Wszyscy właściwie w Polsce, nie przypominam sobie siły politycznej znaczącej, która nie, bo byłaby przeciwna wejściu Polski do Unii Europejskiej. To był czas przed A Liga polskich rodzin chociażby. Ale oni nie mieli takiego poważnego wpływu, znaczenia i nie, nie byli w polityce wówczas obecni. Dopiero rodzili się, prawda, i tak dalej. Ale, ale to był czas przedakcesyjny i pamiętam, prace nad, w, w parlamencie, one trwały czasami. Całe noce skierowane były nad tym, w jaki sposób jak najlepiej dostosować prawo polskie do, do, do unijnego. Natomiast tutaj mamy sytuację, jak gdyby odwrotną. Tutaj mamy sytuację taką, że my musimy bronić naszych podstawowych praw wynikających z konstytucji. I, i, I rozumienia suwerenności państwa członkowskiego, każdego państwa członkowskiego, i bronić jednocześnie zasady, że w Unii Europejskiej powinni być wszyscy równi, wszystkie państwa równi. Skoro budżet mamy już uchwalony, widzi pan y, dla rządu rolę rządu mniejszościowego? Ja, ja nie zakładam y, takiego scenariusza. No co, Solidarna Polska się ugnie i jednak zagłosuje za? Moim zdaniem potrzebne jest porozumienie. Moim zdaniem potrzebne jest porozumienie i jest szansa na, na porozumienie z Solidarną Polską, w, jak chodzi o tą konkretną ustawę. No tak, ale kiedy prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą i złożył swój projekt, który był obgadany, przegadany z przewodniczącą Ursulą von der Leyen, no to finalnie przecież tak przekombinowaliście, że wyszło co wyszło. Wracamy do historii. To był trochę panie, inny ale czas. to nie tak odległej panie marszałku. Tak, ale to był trochę inny czas. Tutaj można powiedzieć, że w każdym tygodniu mamy inne okoliczności. Dzisiaj w pewnym sensie finalizujemy sprawę dużych pieniędzy dla Polski. Nie jesteśmy na końcu, jesteśmy gdzieś w środku peletonu, żeby tak powiedzieć, jak chodzi o wszystkie pani, państwa Unii Europejskiej, więc mamy trochę czasu. A nie, nie... Boli, a nie boli pana fakt, że milion euro dziennie płacimy z kasy państwa za utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej, która według TSUE, która według Komisji Europejskiej nie została póki co zlikwidowana? Milion euro, panie marszałku. Panie redaktorze, w gruncie rzeczy to są pytania do Solidarnej Polski. No, no, no tak! To nie są pytania do mnie. Ja mogę tylko stwierdzić, że liczę na to, że porozumienie zostanie osiągnięte. A o ile mi wiadomo, także część opozycji jest za tym, żeby znaleźć kompromis, bo to jest dobre dla całego narodu, dla państwa. Co z odszkodowaniem od Niemców? Nie mówię o reparacjach, ale z odszkodowaniem. Na jakim etapie jesteśmy? W naszym przypadku to są kwestie związane z reparacjami. Ale owszem, mówmy o odszkodowaniach. W tej chwili po ogłoszeniu noty są. Myślę, Jesteśmy, jesteśmy na etapie przygotowania przygotowywania się do różnych rozmów. Minister Molarczyk był niedawno w Berlinie, przeprowadził kilka rozmów. To nie jest prosta sprawa i wydaje mi się, że to nie jest sprawa także na jedną kadencję. Tutaj będziemy mam świadomość, że tutaj będziemy walczyć starać się o przywrócenie. Jakichś przyzwoitych zasad współpracy i odniesienia się do historii przez, przez wiele lat. A ten wywiad ostatni z premierem Jarosławem Kaczyńskim, on był pod pana robiony, czy pod kogoś innego? Czy, czy pan się zalicza do tej grupy niezdecydowanych, którzy nie wierzą w trzecią kadencję? Ja, ja jestem umiarkowanym optymistą. Myślę, że trzecia kadencja jest tak na wyciągnięcie ręki, że to jest właściwie kwestia skutecznego dotarcia do obywateli i przekazania im informacji o tak wielkim, tak dobrych rezultatach w polityce państwa, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach dokonał na rzecz bezpieczeństwa i poprawy poziomu życia obywateli, że w gruncie rzeczy nikt rozsądny, w, 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 nie powinien głosować przeciwko nam. Właściwie wszyscy powinni nas popierać. Trochę się dziwię, że, że nie mamy poparcia 70 bo na takie bym liczył. W jaki sposób? To, wszystkim to, to inaczej. Chyba... To dlaczego tych 30% pan od razu sobie nie zaliczył też do poparcia? Wyszłoby wtedy równe 100. Mogę zrozumieć, że tutaj kwestie ideologiczne odgrywają rolę. Jakieś powiedzmy pamięć o czasach komunistycznych. Wielu jeszcze ludzi żyje, którzy rządzili wtedy w Polsce. A my tutaj jednak jesteśmy za kontynuacją dekomunizacji, lustracji. Także w wymiarze sprawiedliwości w sądach. A tego jeszcze nie było. Mm -hmm. Skoro pan mówi o czasach komunizmu czy socjalizmu, to nie wiem, czy pan pamięta, ale w 2015 roku część elektoratu lewicowego dała, przełożyła swoje głosy właśnie na Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ja myślę, że to jest dobry sygnał i pokazuje dobrą, dobry kierunek naszego programu. Oparliśmy bardzo mocno nasz program o taką nogę, nazwijmy to, wsparcia dla tych części Polaków, tych grup społecznych, które tego wsparcia potrzebują, czyli zasada solidarności rozumiana wprost. Lech Kaczyński, jak go przewołam. Kiedyś o tym mówił solidarność, czyli rozumienie, czyli zdolność wsparcia tych, którzy najbardziej tego potrzebują, także ze strony państwa. I my to realizujemy. I myślę, że to, to, jest, to jest element, który środowiska sympatyków lewicy również powinien zachęcić do głosowania na nas. My jesteśmy po prostu skuteczni w tym. 10 dni po 13 grudnia jesteśmy 81 roku, chociażby gdybyśmy wspomnieniami wracali, gdzieś tam znów ożywił się ten, który mówił o tym, że stan wojenny był zupełnie kulturalnym wydarzeniem. Jak w przemyślu to jest odbierane? Wśród tych, którzy pamiętają czasy stanu wojennego. W gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest powiedzmy odbierane jako taki dość humorystyczny żart trochę taki żart no, nie, niemiły. Mieliśmy niedawno, dwa tygodnie temu, promocję portalu internetowego zorganizowanego przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, czyli środowisko, które wyrasta z solidarności właśnie tej opozycyjnej czasów. Lat 80. No to, to zostało reaktowane, Przemyskie Towarzystwo Kulturalne. Tak, Kółtronne. zostało reaktowane i uruchomiliśmy portal, portal Archiwum Wolności. Archiwum Wolności.pl tak, dokładnie. I w tym, tym Archiwum Wol Wolności publikujemy wspomnienia, wywiady, y y audio, wideo y i, i, i pisane z ludźmi, którzy cza tamte czasy pamiętają. Nie tylko z uczestnikami i twórcami tamtych zmian, czyli lata 80. nawet ba, od 1967 roku zaczynamy, bo okazało się, że w Polsce i w przemyślu niewiele osób wie że najmłodszym organizatorem strajków studenckich wówczas, tych protestów studenckich, był przemyski ówczesny uczeń pierwszego liceum Andrzej Mazur, który został z tego liceum wyrzucony. Lech Kaczyński mu odznaczenie dało chyba w 2008 roku. Ale i inne rzeczy. Ryszarda Szliwca przypominamy. To jest postać, no, bohater całej Europy Środkowej. Za czasów komunistycznych. Więc to Archiwum Wolności... Powoduje, że ludzie przypominają sobie tamte czasy, także lata 90., bo nie chodzi tylko o opozycję. Oni wspominają najczęściej z wielkim sentymentem i z emocją, ale pozytywnie tamte czasy. Stan stanu wojennego nikt nie wspomina dobrze. To jednak to było zatrzymanie. Dla Polski zatrzymanie Budowy społeczeństwa obywatelskiego, ruchu wolnościowego, solidarności jako całego ruchu społecznego, nie tylko związku zawodowego. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Kuchciński był Państwa i moim pierwszym gościem prawie 731 na zegarze. Dziękuję bardzo.